Witam serdecznie stałych bywalców, ćwiczących i oglądających nas dzisiaj. Zaczynamy ćwiczenia, jak zwykle od rozgrzewki. Potem sobie powtórzymy i dołożymy jeszcze jeden ruch z Qigong, a raczej z Tai Chi, z formy krótkiej, zdrowotnej tak zwanej. A na koniec, jak zwykle, 8 kawałków brokatu. Krótka rozgrzewka, około 20 minut, tak żeby się rozgrzać. Delikatne skręty, stoimy w lekkim rozkroku. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy kręgosłup, rozluźniamy całe ciało. Budzimy się powoli do życia. Pogłębiamy skręty, oglądamy się za siebie. Wymachy rąk w tył z przeniesieniem ciężaru ciała. Patrzymy za ręką, która jest z tyłu. I przechodzimy do krążenia tułowiem obszernie, za każdym razem naciągając bok. I zmiana kierunku. Starczy, pocieramy dłonie. Dzisiaj mamy cieplutko, ale niestety głośno. Kończą się remonty w parku. Masujemy nerki dosyć mocno, tak żeby ciepło weszło do środka. Przechodzimy na lędźwia, masujemy lędźwia. Przechodzimy do krążenia bioder. Staramy się głowę trzymać w miejscu, a krążą tylko same biodra. I w drugą stronę. Przy okazji też gimnastykujemy kręgosłup. Dlatego ważne jest, żeby ćwiczenie robić w rozluźnieniu. Zmiana kierunku krążenia na jednej nodze. Na nodze obciążonej krążymy. I zmiana kierunku. Zmiana nogi. I zmiana kierunku. Odstawiamy stopę, krążymy jeszcze w jedną stronę i w drugą. Zatrzymujemy się i krążymy samą miednicą. Tu szczególnie uruchamiamy część lędźwiową kręgosłupa. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Leciutko poszerzymy sobie rozkrok. Ósemeczka. Częścią wiodącą ósemki są plecy przy zmianie ciężaru ciała. Skręt, zmiana ciężaru ciała, skręt, zmiana ciężaru ciała. Staramy się podczas tego ćwiczenia rozluźnić i tylko przelewać ciężar z nogi na nogę. I zmiana kierunku. Teraz częścią wiodącą jest brzuch i klatka piersiowa. Cały czas ćwiczymy w rozluźnieniu. Rozluźniamy sobie szczególnie kolana, kostki i biodra. Głowa wyciągnięta w górę, kręgosłup rozluźniony, w miarę wyprostowany. Dobrze, wystarczy.
ramiona w przód. W tył. Jedna ręka w przód, druga w tył. Ze skrętem tułowia. I zmiana kierunku. Wystarczy ręce w bok, mocno po końcówki palców. Często tutaj narzekacie, że was bolą barki. Barki będą mniej boleć, jeżeli faktycznie wyobrazimy sobie, że coś nas rozciąga. Że my nie utrzymujemy ramion siłą swoich mięśni, tylko ramiona wiszą na palcach i na barkach. Z wrażeniem rozciągania. I przedramiona do wewnątrz. Na zewnątrz. Trzymamy jeszcze, wytrzymujemy. Do wewnątrz, na przemian. Na zewnątrz. I opuszczamy ręce. Wdech podnosimy barki do góry, wydech spuszczamy w dół. Splatamy dłonie i krążymy nad garstkami. Rozluźniamy nadgarstki. Zmiana kierunku. Starczy fala. Rozluźniamy dłonie, nadgarstki i w drugą stronę. Staramy się nie podnosić barków podczas tego ćwiczenia. Wystarczy. Przenosimy ciężar na jedną nogę, druga wędruje do przodu i palcami góra-dół. Ruszamy stopą góra-dół. Na boki. I krążymy palcami na zewnątrz. Cały czas utrzymując równowagę i do wewnątrz. Zmiana nogi. Przenosimy cały ciężar na drugą nogę. Poprzednią wyciągamy w górę i ruszamy palcami, stopą góra-dół. Całe ciało wyciągnięte, rozluźnione. Osadzamy się na jednej nodze. Postarajcie się rozluźnić i osiąść na jednej nodze. Na boki. Tylko pamiętamy, stopą ruszamy na boki, nie całym ciałem. Krążymy na zewnątrz. Do wewnątrz. Odstawiamy stopę, przenosimy ciężar na poprzednią nogę i teraz będziemy kolanami wykręcać do zewnątrz i do środka. Raz. Dwa. Otwieramy staw biodrowy i zamykamy staw biodrowy. Trzy. Cztery. Pięć. Takie ukryte ćwiczenia na mięśnie brzucha.
6, 7. Tak, teraz jak powiedziałem, to wszystkich będzie brzuch bolał. 8, bo się skupiamy tutaj na tych mięśniach. 9 i 10. Zmiana nogi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Jako że pogoda nam sprzyja, to teraz trochę rowerka. Krążenie jedną nogą w przód. I w tył. Zmiana nogi. Krążymy w przód. I w tył. Starczy. Zmiana nogi. Krążymy w bok. Trochę nad boczkami popracujemy sobie. I zmiana kierunku. I zmiana nogi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zmiana kierunku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozluźniamy nogi. Pięty o pośladki. Wystarczy, pocieramy dłonie i masujemy kolana. Oklepujemy dookoła rzepkę, staw kolanowy. Starczy, krążymy na zewnątrz. Do wewnątrz. Łączymy stopy razem. Krążymy w jedną stronę. I w drugą. Muszę wam powiedzieć, że czuć wiosnę. Wystarczy, skłon w przód, wyciągamy głowę do przodu, prostujemy kręgosłup, rozciągamy go i półprzysiad. Skłon, wypychamy kolana do tyłu, półprzysiad, skłon. I półprzysiad. Starczy. Poszerzamy rozkrok. Skłon w przód.
skłon do jednej nogi. Staramy się trzymać nogę rozluźnioną. Przy każdym wydechu pogłębiamy skłon i pogłębiamy rozluźnienie. Zmiana strony. I to samo. Kolano proste. Noga rozluźniona. I przy każdym wydechu pogłębiamy skłon i pogłębiamy rozluźnienie. Nie musi być spektakularnie, mogą to być drobinki, milimetry, ale żeby to zachować. Skłon w przód. Łapiemy się za kostki, tudzież za stopy i przysiadamy na jedną stronę. Rozluźniamy biodra w tej pozycji. Tak, żeby bioderka nam pozwoliły zejść niżej. I zmiana strony. I zmiana. I zmiana. Do środka. I przysiad na jedną nogę, druga stopa, palce w górę. I zmiana strony. I zmiana. I zmiana. Skłon w przód. Prostujemy się, uginając nogi w kolanach. Mamy pozycję jeźdźca, nogi zgięte w kolanach, kolana na zewnątrz, skręty. Dobrze, trochę odpoczniemy sobie w tej pozycji. Podkulamy miednicę, podkulamy ogon, żeby nie wypinać pupy do tyłu. Kolana na zewnątrz. I góra. Rozluźniamy nogi. Przyciągamy piętę do pośladka. Naciągamy udo. I druga noga. Wystarczy. Rozluźniamy nogi. I jeszcze ostatnie ćwiczenie dla krzyżowców. Ukłon dla tych, którzy cierpią na bóle w lędźwiach w krzyżu. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej. I po skosie do wewnątrz. Dosyć mocno. Tak, żeby naciągać pośladek. Żeby naciągać mięsień gruszkowaty. Tak, żeby bolał pośladek. Wtedy sobie odciążamy mięśnie lędźwiowe. Pomaga to nam potem w codziennym życiu. I przyciągamy drugie kolano. I po skosie do wewnątrz, do przeciwległego barku. Wystarczy, rozluźniam się. Stajemy w lekkim rozkroku.
i wytrząsamy całe ciało. Delikatne skręty. Wystarczy. I jeszcze raz wytrząsamy całe ciało. Dobrze. Teraz powtórzymy sobie sekwencję. Trochę się rozgrzaliśmy, tak więc żeby nie ostygnąć, od razu zaczynamy. Postaram się dzisiaj co najmniej dwa ruchy dołożyć jeszcze do całej sekwencji. Stajemy na baczność i słuchamy poleceń, szczególnie ci, którzy chcieliby mieć lustrzane odbicie. Chyba że potraficie sobie odwrócić obraz, to wtedy będzie można zrobić inaczej. Wyciągamy głowę w górę, rozluźniamy się, osiadamy w pozycji, nogi delikatne, zgięte w kolanach. I zaczynamy. Raz, uginamy nogi w kolanach. Dwa, podnosimy lewą piętę. Trzy, odstawiamy lewą stopę. Cztery, opuszczamy piętę. Pięć, wyrównujemy ciężar. Głowa wyciągnięta w górę. Ciało osadzone. Kolana na zewnątrz i rozpoczynamy. Raz, podnosimy ręce w górę. Dwa, opuszczamy w dół. Raz, ręce w lewo, ciężar w prawo. Osiadamy na prawej nodze. Dwa, ciężar w lewo. Ręce w prawo, odwracamy prawą stopę. Prawą. Trzy. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Podnosimy lewe kolano w górę. Cztery. Krok w przód. Pięć. Opuszczamy ręce po prawej stronie. I przenosimy ciężar do przodu na lewą nogę. Prawa dłoń zostaje. Lewa jest z przodu, płasko, równolegle do podłoża. Sześć. Wyciągamy lewą rękę, przenosimy ciężar bardziej do przodu i dostawiamy stopę. Raz. Lewa ręka w bok, prawa noga w bok. Dwa. Przenosimy ciężar, dostawiamy stopę. I trzy. Pchnięcie w prawą stronę. I teraz będzie czesanie kota. Raz. Dwa. To jest nazwa własna, proszę jej nie używać. Trzy. Cztery. Łokcie w bok, nadgarstek w górę. I pięć. Krok. Sześć. Przenosimy ciężar na lewo. Osiem. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Raz. Podnosimy ręce w górę. Dwa. Osiadamy. Raz, podnosimy ręce w górę, ciężar w prawo. Dwa, ciężar w lewo, odwracamy prawą stopę. Mniej więcej 45 stopni. Trzy, przenosimy ciężar, kolano w górę. Cztery, krok. Pięć, opuszczamy ręce po prawej stronie, przenosimy ciężar na lewo. 6. Wyciągamy rękę, dostawiamy stopę. 7. Lewa ręka w bok, prawa noga w bok, krok w bok. 8. Przenosimy ciężar. I 9. Wypuszczamy ręce. Raz. Lewa ręka u góry, oddalona, prawa ręka przy tułowiu. 2. Odwrotnie. Czyli prawa ręka u góry, oddalona, lewa przy tułowiu.
3, 4. Łokcie w bok, nadgarstek prawy w górę. 5. Krok w lewo. 6. Przenosimy ciężar na lewą nogę, otwieramy ręce i osiadamy. Jeszcze raz tyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Odwracamy prawą stopę. Trzy. Przenosimy ciężar, kolano w górę. Cztery. Pięć. Przenosimy ciężar. Sześć. Siedem. Osiem. I dziewięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, łokcie w bok, nadgarstek prawy w górę. Pięć, krok, sześć i siedem. Tutaj może być jeden taki ruch, który wam może umknąć. W momencie, jak mamy tą pozycję, robimy krok w bok i teraz uwaga, lewa ręka idzie takim ruchem w prawą stronę, do prawej ręki. Odwracamy, tutaj jesteśmy skręceni w biodrach, tu się skręcamy w biodrach, ręka podchodzi do góry, odwracamy rękę, przenosimy ciężar i otwieramy, skręcając się w biodrach, otwieramy całość. I osiadamy. Jeszcze raz sobie zobaczcie. Tu jest po kroku. Z tej pozycji lewa ręka ze skrętem bioder wędruje w górę. Odwracamy dłoń. Przenosimy ciężar ciała. I odkręcamy się. Skręcamy się w biodrach, tak żeby wejść do pozycji wyprostowanej. I mamy pozycję łuku i strzały. Staramy się ręce wyciągać. Jeszcze raz sobie to powtórzymy. Od początku. Otwarcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zaczynamy. Raz, podnosimy ręce w górę. Dwa. Opuszczamy w dół. Raz. Dwa. Trzy. Przenosimy ciężar. Podnosimy lewe kolano w górę. Cztery. Krok w bok. Pięć. Skręcamy się w prawo. Dłonie opadają. Przenosimy ciężar. 6. Wyciągamy lewą dłoń, dostawiamy prawą stopę. Raz, przykrywamy, lewa ręka do boku, prawa stopa do boku. 7. Przenosimy ciężar i 8. Pchnięcie. Raz, 2, 3, 4. 5, 6 i 7. I teraz uwaga, ciąg dalszy. Raz, dwa, za chwilę powiem, o co tutaj chodzi. 3,
4 i 5. Do tego momentu sobie to zrobimy. I omówienie. Mamy pozycję łuku i strzały. Ciężar jest na lewej nodze. W prawej ręce mamy dziubek. Lewa dłoń jest otwarta, tak jakby tutaj coś pchała. Robimy delikatny skręt w lewo. Jak zobaczycie, jak się skręcam, prawa dłoń delikatnie podchodzi do lewej. I teraz sobie zrobimy krążenie, tak jak robiliśmy kiedyś na Chansi Gong. Odwracamy sobie dłonie, przenosimy ciężar. Mamy Chansi Gong dwoma rękoma. Opuszczamy ręce na dół. Przenosimy ciężar. Skręcamy się. Podnosimy ręce do góry. Przenosimy ciężar. Skręcamy się. Opuszczamy ręce do połowy poprzedniego ruchu. Skręcamy się w lewo. Odwracamy lewą stopę. Prawa dłoń opada. Lewa jest równolegle do podłoża. I przenosimy ciężar w tej pozycji. Możemy dokręcić tutaj prawą stopę, żeby nie zostawić otwartego, bo to się tutaj będzie zapadało kolano. Prawa stopa, palce prawej stopy delikatnie w przód. I teraz, tak jak było na początku, przy otwarciu, wyciągamy lewą rękę i dostawiamy prawą stopę. Jeszcze raz. Ja zrobię teraz lustrzane odbicie, żeby było łatwiej. Prawa dłoń do lewej. Otwieramy dłonie, przenosimy ciężar, przysiadamy na prawej nodze. Skręt, pamiętamy, kolana na zewnątrz. Opadamy po prawej stronie. Przenosimy ciężar na lewo. I ręce w górę. Przenosimy ciężar na prawo. Delikatnie skręcamy się w prawo, ręce opadają do połowy. Teraz lewa dłoń zostaje na tej samej pozycji, prawa będzie opadać. Skręcamy się, odwracamy lewą stopę i przenosimy ciężar. Dokręcamy prawą stopę. Wyciągamy lewą rękę i dostawiamy prawą stopę. Prawda, że proste? Jeszcze raz lustrzane odbicie. Raz. Dwa. Zmiana ciężaru. Skręcamy się. Lewa dłoń naprzeciwko lewego barku. Prawa dłoń z boku. Skręcamy się w prawo. Opuszczamy dłonie. Przenosimy ciężar, prostujemy się. Skręcamy się w lewo, podnosimy dłonie. Przenosimy ciężar, wyprosto, odwracamy się. Skręcamy się w prawo, dłonie delikatnie w dół. Odkręcamy się w lewą stronę, odwracamy lewą stopę. Przenosimy ciężar. Lewa dłoń jest odwrócona wnętrzem do dołu. Wyciągamy rękę lewą, przenosimy ciężar bardziej na lewą stronę, na lewą nogę i skręcając się dostawiamy stopę. Tu jak zauważycie, stopa powędrowała delikatnie w przód. Nie przy nodze, tylko jest z przodu. I jeszcze raz tyłem. Teraz pokazuję prawidłowy kierunek. Raz. Dwa. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Trzy. Skręcamy się. Dłonie w dół. Cztery. Przenosimy ciężar. Pięć. Dłonie w górę, 6, przenosimy ciężar. Opuszczamy ręce do połowy,
skręcamy się w lewą stronę, przenosimy ciężar. Wyciągamy rękę, dostawiamy stopę. Ok, i jeszcze raz. Już zrobię przodem, a myślę, że lustrzane odbicie będzie łatwiej dla Was. Ciężar na lewej nodze. Raz. Dwa. Przenosimy ciężar. Trzy. Przenosimy ciężar. Ręce wyraźnie na dole, na wysokości bioder. Cztery. Przenosimy ciężar. Pięć. Do połowy. Skręcamy się i przenosimy ciężar. Sześć. Wyciągamy rękę mocno. Pozycja otwarta. I siedem. Ok. Następny ruch. A potem sobie to wszystko połączymy. Czyli z tej pozycji przeszliśmy tu. I teraz otwieramy ręce do żurawia. Pokażę bokiem. Tu mamy krążenie. A, w tą stronę, przepraszam. Tu przenosimy ciężar. Nakładamy i otwieramy. Mamy pozycję żurawia. To jest takie niewyraźne. Teraz to wytłumaczę dosyć szczegółowo, jak ten ruch robimy. Po odwróceniu się dostawiamy stopę. Mamy tą pozycję. Delikatnie dajemy prawą stopę, tą luźną, w przód po skosie. Skręcamy się w lewo, tak jak przy poprzedniej pozycji, otwieramy ręce, przenosimy ciężar i rozpościeramy skrzydła. To jest takie, tutaj jest taki ruch okrężny. Mamy stąd, w ten sposób. Jeszcze raz, dostawiamy stopę. Jakbyśmy przykrywali tutaj stągiew, noga do przodu, ręce się rozchodzą, więc widzę dużo korekt. I przyjmujemy taką pozycję. Pozycja się nazywa biały żuraw, rozpościera skrzydła. Palce, czy na dłoń prawa jest na wysokości oczu, dłoń lewa na wysokości bioder. Intencja jest taka, że cały ciężar spoczywa na prawej nodze i opieramy się na lewej ręce. Tutaj wyobrażamy sobie, że jest stół i się opieramy. Jeszcze raz to pokażę. Krążenie. Tu jest dosyć niejasne. Zamykamy pozycję. Zamykamy stągiew, prawa stopa odchodzi do przodu po skosie, przenosimy ciężar, otwieramy ręce i mamy pozycję żurawia. Trochę to tak skomplikowane. Postaram się pokazać stronę lustrzaną. Lustrzane odbicie. Krążę. Odwracam się, przenoszę ciężar ciała, dostawiam stopę, skręcam się w lewo, nakładam prawą rękę, odstawiam prawą stopę, przenoszę ciężar na prawo, już mi się ręce rozchodzą, dostawiam lewą nogę i mam pozycję żurawia. Jeszcze raz lustrzane odbicie.
krążenie. Przenoszę ciężar ciała. Dostawiam nogę. Odwracam się. Przechodzę. I tu chwila zastanowienia, bo musiałem się zastanowić nad kierunkami. W ten sposób. I jeszcze raz. Teraz już krążenie, naliczenie zrobimy. Raz, skręcamy się w lewo. Dwa, przenosimy ciężar na prawą nogę. Trzy, przenosimy ciężar na lewo. Cztery, przenosimy ciężar na prawo. Pięć, odkręcamy się. Sześć, przenosimy ciężar. Dostawiamy stopę. Skręcamy się w lewo, robimy nakładkę prawą ręką. W ten sposób. Odstawiamy prawą stopę do przodu po skosie. Do przodu. Przenosimy ciężar na prawą nogę. Jednocześnie otwieramy, rozpościelamy ręce. Dostawiamy lewą stopę. I mamy pozycję żurawia. Wiem, że jest ona trudna. Jeszcze raz przećwiczymy sobie to. Cały czas robię lustrzane odbicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, do przodu noga, prawa noga do przodu, przenoszę ciężar ciała, osiem. I od początku całość. Ja robię prawidłowy kierunek, już nie lustrzane odbicie. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyrównujemy ciężar. Wyciągamy głowę w górę. I zaczynamy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, przenosimy ciężar, lewe kolano w górę, cztery, krok, pięć, sześć, wyciągamy rękę, dostawiamy stopę, siedem, osiem i dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, otwarcie i siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na dzisiaj tyle nauki nowej formy. Czas nam bardzo szybko ucieka. Zaczniemy teraz 8 kawałków brokatu. Chwila rozluźnienia. Wytrząsamy ciało. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Prawdopodobnie uda bardzo bolą. Delikatne skręty. I jeszcze raz wytrząsamy całe ciało. Stajemy na szerokość barków, tudzież bioder. Przysiadamy nisko, znaczy nisko, tak średnio. Powoli podnosimy ręce w górę, uginając w łokciach. Uginamy ręce w łokciach. Przechodzimy do pozycji Chan Chuan. Musimy sobie troszeczkę strukturę zbudować. Uspokoić umysł. Kilka głębszych oddechów. Przysiadamy. Bioderka wycofane do tyłu. Głowa wyciągnięta w górę. Kręgosłup prosto.
rozluźniamy całe ciało, osiadamy. I płynnie przechodzimy do pierwszego kawałka brokatu. Przysiadamy niżej, opuszczamy ręce powolutku. Splatamy dłonie na dole. I wyciągamy w górę. Patrzymy za dłoni w górę. Opuszczamy głowę. I dłonie bokiem wracają do pozycji wyjściowej. My jednocześnie przysiadamy. Wdech, wyprostujemy nogi w kolanach do wyciągnięcia, opuszczamy głowę i wydech, gdy przysiadamy, gdy zginamy nogi w kolanach. Wdech, opuszczamy głowę i wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. I wydech. Poszerzamy rozkrok. Polowanie na jastrzębie. Odchylamy jedną rękę. Drugą naciągamy cięciwe i patrzymy daleko, daleko nad palcami. Zamykamy pozycję i na drugą stronę to samo. Staramy się ćwiczyć w rozluźnieniu. Tutaj rozluźnienie jest dosyć ważnym elementem. I wracamy do pozycji. Następny kawałek brokatu. Przysiadamy nisko, tak jakbyśmy trzymali coś przed sobą. Biodra oczywiście wycofane do tyłu. Ciało wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę. I wyciągamy jedną rękę w górę, drugą w dół, jednocześnie prostując nogi w kolanach. I gdy osiadamy, przysiadamy, uginamy nogi w kolanach. Podczas prostowania nóg w kolanach robimy wdech
i gdy przysiadamy, wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Ręka wraca pionowo w dół, nie bokiem. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Przysiadamy. Odwracamy dłonie wnętrzem do dołu. Otwieramy pozycję. Przenosimy ciężar naprzód na palce. I odwracamy głowę w lewą stronę. I przysiadamy. Wydech. Wdech. Odwracamy głowę w prawą stronę. I wydech. Wdech. I wydech. Zauważyliście, że jak ćwiczymy 8 kawałków, zawsze maszyny cichną? Wdech. Teraz mamy błogą ciszę. I wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Ja wiem, że tak byśmy sobie popływali. I wydech. Poszerzamy rozkrok. Wyciągamy ręce środkiem do góry, na zewnątrz, opadają nad kolana.